Siemano, na wstępie chciałbym podziękować za donata, którego mi wysłał Pajna Katsuki, kolejny donajcik, kolejne 2 złote, odpowiadając na treść. Fajny ten Discord, dzięki, fajnie, że się podoba, pozdrawiam. A więc co, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że jest Discord, to zapraszam do linku w opisie, zapraszam do Discorda. A ciebie Pajna Katsuki pozdrawiam i zapraszam do dalszej części odcinka. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Olikowski, to kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jest to kolejny odcinek z serii Dziki Rolnik. Na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia subika na tym kanale oraz łapeczki w górę pod tym filmem, jeżeli się film wam oczywiście spodoba. Zachęcam również na dołączenie na serwer Discord, link macie w opisie, jest to Discord dla widzów. A więc co, w dzisiejszym odcinku nie będziemy kontynuować NIF, niestety, ponieważ troszkę popadało w nocy, więc nie polecimy sobie z kukurydzą. Kukurydza będzie w następnym odcinku najprawdopodobniej. A w dzisiejszym odcinku lecimy sobie sprzedać sobie zboże troszkę, ponieważ trafiła się bardzo dobra cena na to zboże, nie wiem czy to jest pszenżyto chyba, albo żyto. Tutaj mamy 2552, polecimy sobie, sprzedamy jedną przyczepkę i polecimy troszkę, damy jeść krówkom, ponieważ no też by się im przydało coś dać czas od czasu, nie? A więc co, jest też plan na przebudowę gospodarstwa, więc dlatego też między innymi sprzedajemy zboże, żeby to jako tako w miarę wyglądało. Buraki nawet można mieć, żyto, a to jest pszenżyto. Takie coś ładujemy, tak. Dokładnie tak, ładujemy pszenżyto na naszą przyczepę i lecimy na skup, już wam mówię gdzie. Tutaj do obok handlarza zwierząt. Dobra, jak widzicie mamy full przyczepę. Zamykamy burtę, musimy jakoś tutaj przejechać. Albo zawiniemy sobie tutaj. Jest plan na przebudowę gospodarstwa, jest sobie poza odcinkiem. Poza odcinkami ogólnie. Ogarnąłem jak to mniej więcej będzie wyglądało, że mam mniej więcej obiekty pozbierane, wszystko, więc powiem wam, że dosyć ładnie to będzie wyglądało. A więc tak, którędy my jedziemy? Jedziemy sobie, tutaj widzicie kombajn stoi poza odcinkiem. Kosiłem troszkę i deszcz nas zastał, więc tutaj stoi. A więc a widzę, że mamy prawie 2 minuty odcinka, a my lecimy dopiero na skup. Lecimy sobie tutaj, mam nadzieję dobrze. A nie, tutaj jest ten. Dobra, dobrze lecimy. Polecimy sobie drogą asfaltową. Mam nadzieję, że John Direct da radę z pełną przyczepką, jak widzicie. Lecimy na górę, na agar. Coś takiego. Właśnie tam, gdzieś tam się wyświetlać powinno. Oho, i wypadek. Dobra, my sobie zetniemy ten wypadek. O, tam jest właśnie nasz skup. O, wypadek. Tutaj kraksa się zrobiła. A więc co, światełka sobie odpalimy i lecimy. Sprzedamy nasze przeżyto. Myślę, że zarobimy około 40-50 tysięcy, więc zobaczymy, jak najbardziej to nam, ten pieniążki nam się przydadzą. To prawda, mamy 328 tysięcy, ale wiadomo, na tej serii nie polega ta seria na rozwoju, tylko no, jak mamy po prostu mniej więcej, kiedy chce to coś zrobić, to po prostu robimy to. A więc co, jeszcze po żniwach właśnie będzie zakup nowego nabytku, więc powiem wam, że no dzieje się. A więc co, jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył na Discorda, to zapraszam, macie link w opisie, już pierwsi stali widzowie są na Discordzie. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że Discord jako taka już działa, działają rangi. A tutaj nasza kukurydza jeszcze, już widzicie trochę żółknie od dołu, ale to jeszcze myślę, że na następny odcinek wyschnie, sobie poza odcinkiem jeszcze dokończę kosić i będzie w sam raz. A więc co, lecimy sobie tutaj na skup. Daleko już nie mamy. Gdzieś tutaj on jest. Zobaczymy. Chyba tak, tutaj jest. Gdzie tutaj się wjeżdża? Tutaj na tym skupie jeszcze nigdy nie byłem. Fajnie by było, gdybyś tutaj wiedzieć. Tu jest zakaz. Dobra, to lecimy tutaj chyba, nie? Wjeżdżamy. Ważymy się. U Jezus. 30, 224. No to nieźle, trochę waży trochę ten zestawik, nie ma co się ukrywać. No troszkę będziemy czekać, aż nam się to przeżyto wysypie. Przeżyta bardzo dużo sypnęło. Przywiozłem mało przyczepę. Dużą przyczepę.
Znaczy tak, przywiozłem, można powiedzieć, że dwie duże przyczepy stamtąd, ponieważ na małej miałem 9000 litrów, a resztki i 9000 litrów, więc powiem, że ponad dwie duże przyczepy przywiozłem, więc bardzo mnie to cieszy. Plus jeszcze mieliśmy troszkę w silosach, bo mamy tego nawet dosyć sporo, gdzie 37 000 litrów jeszcze nam zostało. Więc no, dosyć fajny pieniążek będzie z tego, więc będziemy mogli sobie robić rozbudowę. Też będą odcinki z wycinania drzew u nas na gospodarstwie, więc myślę, że ten las, który mamy na gospodarstwie, to się zwytnie troszkę. Tutaj też taki niebezpieczny wyjazd jest jak na zagrodach. A więc co, jutro odcinek z Sandomierskiej okolicy, co mnie to oglądacie, dla mnie to pojutrze, będę musiał go jutro jeszcze nagrać. I co, lecimy sobie teraz do Domciu, potem polecimy sobie, przywieziemy krowom wody, 30-taczką polecimy troszkę. Teraz polecimy sobie na skuśkę przez pola, jako tako, żeby to w miarę szybciej to zrobić. O, i tutaj wiecie, bajorko, biogazownia, będę musiał jeszcze ogarnąć biogazownię na odcinek. Więc też trochę zabawy będzie pod odcinkiem, żeby to wszystko ogarnąć. No, nie będziemy wyprzedzać, wymuszać. Dobra, lecimy sobie. Dobra, gdzieś tutaj był wjazd. Chyba minąłem. Nie. A Jezus, antek betoniarz. Wyłączymy sobie ruch drogowy. Dobra, wyłączymy i włączymy go. Z powrotem, bo antek betoniarz troszkę nieładnie jeździ. By trzeba było wyłączyć. O, lecimy sobie tutaj w prawo i polecimy przez. Nie wiem, tam sąsiad ma zasiane, bo dawno nie jeździłem przez pola. A więc co, lecimy sobie tędy polną dróżką teraz na gospodarstwo. Światełka możemy wyłączyć. I też nowy ciągnik się szykuje. Więc przebudowa gospodarstwa, nowy ciągnik, wiecie, dużo wszystkiego, dużo nabytków. Tutaj polecimy, tutaj sąsiad dopiero co zasiał, więc tutaj się nic mu nie stanie. Widzicie, ile obornika jest. Powiem wam, że tego troszkę jest. Tutaj lecimy obok naszego kombajniku. Zostawimy sobie przyczepkę. Myślę, że na gospodarstwo wjedziemy. O, tutaj nam jeszcze zostało trochę żyta do skoszenia. Więc będę to kosił poza odcinkiem. Właśnie tutaj ten las będę wycinał. Odczepimy sobie. Tutaj będę wycinał las, więc to też nie będzie jakoś, w miarę to będzie wyglądało. A więc bierzemy 60-tkę. Palimy naszą bestię czerwoną, szybszą, i cofamy sobie po beczkę z wodą. Polecimy sobie, zatankujemy, przywieziemy krowom. No, taki trochę dzisiaj inny odcinek, ponieważ tutaj trochę kiszonki wysypałem, bo w TMR-ze miałem ten nabornik, też by się przydało wywieźć. No, jest trochę roboty. Dobrze, otwarta jest. Otworzymy sobie tutaj jeszcze i podpinamy naszą beczkę z wodą, której wody nie ma tutaj. I też trzeba będzie długo 60 zatankować, ponieważ no mało co pracują na gospodarstwie, ale paliwo idzie. Więc lecimy sobie teraz po wodę. I myślę, że TMR-a jednego umieszamy. Też fajnie by było. O Jezu, rzuciło mnie troszkę, widzowie. A więc lecimy sobie tutaj do naszego hydrantu. Weźmiemy sobie wodę i polecimy sobie oczywiście wylać tą wodę krowami, polecimy, umieszamy TMR-a. 60-tka na full gazie leci sobie polną drogą. Powiem wam, że dosyć ładnie to wygląda. To jest taki wczesny odcinek z wczesnego rana, ponieważ wiecie, w nocy popadało, może wieczorem, pod wieczór, po południu pojadę kosić tutaj ten kawałeczek, wjadę w niego i zobaczymy, może skoszę. A więc co, jest trochę roboty, też by się przydało jakieś sianokosy zrobić. I też w sumie sianokosu nie będziemy teraz robić, ponieważ mamy oczywiście, będzie przebudowa gospodarstwa. Włączymy sobie ruch drogowy. Dobra, i lecimy sobie. Już odpalam wam ruch drogowy. I lecimy teraz to wylać krowom, ponieważ świeża woda krowom zawsze nigdy nie zaszkodzi, więc lecimy sobie teraz. Dobra, a ja, no, nadal się nie naprawił ten dźwięk 60-tki, że po prostu. Aha, wy nie słyszycie tych dźwięków, sorry. O Jezus, przepraszam za mikrofon. Nie słyszycie dźwięków, ponieważ nie podgłośniłem ich.
więc lipa troszkę. No teraz chyba powinno być git. A zapomniałem o nich, więc mam nadzieję, że nic się nie stało, że to jakoś tak osłychać. No teraz już jest słychać większe dziesiątki, więc... John Deere'a i tak nie słychać, bo John Deere tam, wiecie. Ale odłożyłem trochę mikrofon, mam nadzieję, że... Ajajaj, rzucam je tą 60 dzisiaj, jak nie wiem, panie, trzeba ten... dorążki kierownicze wymienić niedługo. O. Dobra, 60, niech tutaj sobie chodzi. Dobra, możemy już ją zgasić. Bierzemy naszego John Deere'a. I weźmiemy sobie belki. Załadujemy. Lecimy ten dyk. Przeleciłem przez kiszonkę. Kiszonki jeszcze nie otwierałem. Ponieważ ta kiszonka idzie chyba w całości na sprzedaż. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo też tej kiszonki troszkę... no, całego nie zjedzą, a tym bardziej ten silos będzie wymieniany. Więc... oj. Elegancko. Ten silos będzie wymieniany. Będzie tutaj stawiany murowany silos. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie ładnie. Mam w planach ładny silos tutaj. A więc co, bierzemy... jedno siano chyba się bierze. Chociaż nie wiem, dawno nie mieszałem temeru. O Jezus. Dawno tutaj nie mieszałem te... troszkę dupem. Dawno nie mieszałem tutaj temeru, więc nie pamiętam co i jak się daje. O. Oho, dobra. Damy teraz sobie... balota słomy. Jeszcze dowalimy kiszoną. Tak mi się wydaje. A gdzie mamy by the way łyżkę do John Deere'a? O ile mamy łyżkę? Jak ten TMR wygląda, powiedzcie mi? W normie. Dobra, jeszcze sobie... mamy jakąś łyżkę tutaj do John Deere'a czy coś? Tak, mamy łyżkę. To tako mało, 30, to nie. O, jest i duża łyżka, dobra, dosypiemy tego tej kiszonki tutaj, żeby tak nie stała. Odczepimy sobie tutaj widełki nasze, bo tutaj brzuski. Elegancko. I lecimy sobie teraz po naszą łyżkę. Sypiemy to. I powinno być cacy. Nie wiem, czy nas Ursus się tam po prostu złamie teraz, bo ma napęd. Jest troszkę mniej skrętny, ja pamiętam to jak na odcinku robiłem. Nawet bez napędu miał problem, żeby tam skręcić naszą oborę. Jak coś, to John Deere'a podepniemy. I nie powinno być takiego problemu. A więc co, jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, to zapraszam do linku w opisie. Macie link do donate'ów. A więc co, tak na przykładzie dzisiejszego odcinka. Fajna Katsuki. 2 złote. Więc... tak samo się pojawicie na odcinku. A więc co, również zapraszam do Discorda. Takie teraz reklamowanie się na własnym odcinku. Dobra, myślę, że będzie. Idę tylko otworzyć tutaj bramę wjazdową. Na środek będziemy wjeżdżać. I lecimy naszym Ursusem. Dobra, łączę miksera trochę. Trochę po oborniku polecimy, ale żeby tutaj się zmieścić. Trochę elegancko mieścimy się. Dobra. Oj, chciałbym otworzyć tutaj. Dobra, elegancko tutaj. O, powiem wam, że dosyć nawet ładnie to wsypaliśmy. Weszła taka poranny TMR blast tutaj. A więc co, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale. Dzisiaj taki krótszy odcineczek. Zbytnio nie mam co robić, więc stwierdziłem, że nagram takie. Sprzedamy sobie zboże i krowom troszkę damy jeść i pić. A więc co, do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!